W ostatnich wyborach parlamentarnych SLD przeżywa swojego rodzaju problemy strukturalne, chyba tak to można by nazwać. Co zrobić, żeby odzyskać wyborców, prawda? Bo bez nich nie ma, że tak powiem, dalszej ścieżki drogi. Bo pan sobie zdaje sobie oczywiście sprawę, że za chwilę będą wybory europarlamentarne i czas zewrzeć, jak to się mówi, szyki. Tak jest. Znaczy tak, my jesteśmy rzeczywiście poza parlamentem, ale przypomnę, że na nas głosowało w skali kraju 1 100 000 ludzi i że SLD, czy ta lista razem koalicyjna, otrzymała na przykład o więcej głosu niż Partia Nowoczesna. Mówię o tym z takim przekonaniem, że pomimo to, że nie mamy dzisiaj posłów, to jednak na szczęście cieszymy się poparciem znacznym społecznym, chociaż byśmy chcieli oczywiście, żeby to było poparcie większe. Co robić? Myślę, że najważniejsze jest podejmowanie ważnych społecznie spraw, bo pamiętajmy zawsze, że funkcja się pełni po to, by rozwiązywać sprawy. I teraz powiem, jakie są te społecznie ważne sprawy. No pierwszy problem dalej w naszym państwie polega na tym, że mamy bardzo dużo ludzi, którym jest po prostu ciężko. Mamy bardzo dużo biednych ludzi. My uważamy, że należy podnosić płacę minimalną szybciej zdecydowanie, że należy emerytury i renty te niższe podnosić znacznie szybciej niż to się dzieje do tej pory. Ale dam taki przykład. Jest małżeństwo i ktoś umiera. Dzisiaj mamy taki system, że wówczas osoba, która pozostaje, to decyduje, czy będzie miała swoją emeryturę czy rentę, czy też będzie ją brała po osobie zmarłej, ale wtedy ma tylko 85%. Czyli, że inaczej mówiąc, no, nagle zostaje i ma świadczenie jedno, a koszty są, jeśli chodzi o mieszkanie, takie same, jakie były. No to my uważamy, że trzeba ten model zmienić i chodzi o to, żeby można było wybrać to świadczenie, które było wyższe, męża albo żony, i ze świadczenia drugiego, żeby pozostało 50%. Daję tylko ten jeden przykład, prawda? Tego typu rzeczy. No, bardzo ważna sprawa. Próby zaostrzenia prawa aborcyjnego w Polsce. Uważamy, że jest to fatalny pomysł, że nie można zmuszać kobiet, by rodziły dzieci ciężko i nieodwracalne chore, że nie można zmuszać kobiet, by rodziły dzieci i ryzykowały życiem w tym momencie, bo są to wybory dramatyczne. No więc my się musimy sprzeciwiać zaostrzeniu prawa w dziedzinach wielu w Polsce, bo to dzisiaj widać. Wreszcie, następna sprawa. No, my się opowiadamy konsekwentnie za tym, żeby Polska, nasze państwo, miało charakter świecki. Czyli, że warunki do działania musi mieć Kościół, no, to jest jasne, ale nie może być to, co się dzisiaj dzieje, że się często stapia działalność państwa i Kościoła. Co świeckie państwu, co boskie Bogu, Kościołowi. A dzisiaj ci, którzy rządzą, czyli PiS, no właściwie to już tak nie do końca odróżnia, co państwowe, a co kościelne. Najlepszy przykład to ostatnie zmiany w prawie o obrocie ziemią, kiedy one traktują Kościół no zupełnie inaczej niż każdy inny podmiot w Polsce. Więc daję tylko przykład, ile jest w Polsce do podjęcia rzeczy i żadna partia prawicowa tych problemów nie podejmie. To lewica tylko może czynić, czyli że inaczej mówiąc, jest dla lewicy, dla SLD sporo miejsca i roboty. Nie boi się pan, że wyrasta wam bardzo silna konkurencja? Liberalni gospodarczo, bardzo lewicowi, nawet lewaccy momentami, światopoglądowo. Mówię tutaj oczywiście o Nowoczesnej. Mówię też o partiach, które nie weszły do Sejmu. No, są takie partie, które nie wiem, czy kopiują wasze pomysły często, czy po prostu silniej się przebijają przez te media, przez tą informację tak zwaną. Jeśli chodzi o... One wam trochę namieszają w kolejnych wyborach. Ale to jest zawsze, to znaczy to jest tak, że jak są wybory i demokracja, no to startuje ileś partii, jest ileś list. No to jest pewien standard no, demokratyczny, w którym trzeba działać. Nowoczesna weszła do Sejmu, ma aktywną grupę osób, ale zobaczymy. Takich partii, które wchodziły do Sejmu, miały na początku poparcie wysokie, było dużo, a dzisiaj po nich nie ma śladu. Więc my jesteśmy partią, która działa od 26 lat. Przeżyliśmy w tym czasie ileś takich partii, które czasami były atrakcją jednego sezonu, a czasami to kadencji. Ja życzę wszystkim dobrze. Nowoczesnej także życzę dobrze, ale to zobaczymy. To początki dopiero.
Myśli pan, że po prostu ta tematyka taka, bo właściwie patrząc na rządy SLD, to SLD właściwie gospodarczo nie było tak do końca lewicowe. Było bardziej liberalno-lewicowe. No nie wiem, jak, w jaki sposób by to ująć. Można powiedzieć, że nawet swojego rodzaju pewien nurt powstał. Podatek liniowy, prawda, różnego typu rozwiązania gospodarcze. Z drugiej oczywiście strony też socjalne. Myślicie, że no, co takiego zrobić, żeby wrócić znowu do łask wyborcy? Bo to pytanie się pojawia ciągle i myślę, że nie tylko ode mnie, bo faktycznie partia z dużym dorobkiem, byłym prezydentem, premierem niejednym. Prezydentem bardzo dobrym, to znaczy my jak się tak patrzymy wstecz, to my jesteśmy przecież tą partią, dzięki której Polska w dużym stopniu weszła do Unii, do NATO. To konstytucja, no proszę, no co się dzieje? No dzisiaj wszyscy tej konstytucji bronią. No, to jest także w dużym stopniu efekt naszej pracy. Więc moim zdaniem najważniejsze... To może poza Kukizem. Najważniejsze są, no jeśli chodzi o pana Kukiza, to jest taka postać specyficzna, prawda? Więc ja bym powiedział tak, jeśli chodzi o lewicę, to jest zapotrzebowanie na lewicę w Polsce, są wartości lewicowe ważne, czyli że to jest zawsze godność człowieka, jest to równość, jest to, co jest bardzo ważne w Polsce, dbałość o usługi publiczne, czyli że ma być dobry publiczny szpital, dobra publiczna szkoła, dobre przedszkole. Dlatego, no, że liberałowie będą tworzyli, no, wolny rynek, a na wolnym rynku jest zawsze tak, że ten, kto jest bogaty, to sobie poradzi, a ten, komu jest trudniej, to nie poradzi sobie. Dla nas są bardzo ważne te świadczenia o publicznym charakterze. I to jest wreszcie bardzo ważne świeckie państwo, podkreślę to jeszcze raz, poza nami niewiele jest sił, które dzisiaj o tym w Polsce mówią, to obrona praw kobiet. Jezus Maria, ile mamy do roboty?